Witam was, moi widzowie, w nowym odcinku FIFA 14 FC Barcelona, Kamila FC Barcelony. Te szanse to mam bierzemy na ten cel lidzy, tak wiem. Na to do zdrowia, super. Dobra. Miasta. Co najzimniejszy skład? Nie mam nic na tym. Dobra. Dobra. Siedem. 53. Dobra. Formację muszę zmienić. Mówi tak samo, tylko... Aha. Dobra. Jest dobra. No to co, przechodzimy do następnego spotkania. A jednak jeszcze nie. Wiesz, ja go grałem w Pentacie. Więc jako zasymuluję, no bo okazało się, że nie zapisałem zmian. I więc przechodzimy dalej. Już do drugiego spotkania w naszym odcinku. Odcinek będzie tak o 20 minut. Tak, 25 co jest. Nie, nie możesz mi prosić. Dobra. To? Gramy. Meczyka. Gramy w wyjazdowych. Wow. Nie widziałem się na ten. Trzeci komplet pierwszy. O, o nie, stop, stop, stop. Nie. Zapomniałem, że nie zmieniłem poziomu hardcora, więc przegramy ten mecz. Zapraszamy na spotkanie towarzyskie. Dariusz Szpakowski, ze mną na stanowisku komentatorskim jest Włodzimierz Szalanowicz. Kilka słów na temat Barcelony, Włodek. Remis w pierwszym przedsezonowym meczu towarzyskim nie powiedział nam zbyt wiele o tym, w jakiej są formie. Może dziś odkryją więcej kart. Może powiedział, może. No i ja powiem tak. No zobaczymy. Trener daje szansę pokazać mu się na boisku. Ale też ważne, jak się zaprezentuje. Czy to wykorzysta? Czy strzelisz? No strzela! Wezwę ci do sądu. Za prawo aktorskie w moim filmie. Piłka wychodzi poza linię bramkową i wznowi bramkarz. Nie. No i po akcji rywale dobra. Przechwycili piłkę. Bierzemy się. No piłkę odebrał i stracił. Czy to wykorzysta? Szansa! Włodek, zgodzisz się, to jest debiut marzeń. Tak, bramka na dodatek, widać, że trener jest z niego zadowolony.
To samo się dzieje w tym czacie. No uderzył bez przyjęcia z pierwszej piłki i od razu bramka, znakomite podanie. Grzechem byłoby tego nie wykorzystać. Odnotujmy, pierwszy gol został zdobyty w 12 minucie. Fabregas przed szansą. I koniec szansy. Fabregas. Czy to wykorzysta? Teraz mamy większą uderzenie szansę, w stronę bramki. Strzelia. Dobra. Ja tak zrobię, poddę. Wiesz? I słuchajcie. Coś takiego zrobię. Tak, wiem. Zmienię sobie level. I dalej. Więc już jest fail, ale pierwszy mecz przegrany, drugi poddany. To teraz trzeba wygrać. Nie mają trzeciego. Na tyle wiesz, jak przegram. Trafiłem? Za wysoko. Dobra. Halo, witamy Państwa. Dariusz Szpakowski wraz z Włodzimierzem Szaranowiczem. Zapraszamy na spotkanie towarzyskie. Kilka słów na temat Barcelony, Włodek. Jak dotąd nie mogą być zadowoleni ze swoich przedsezonowych towarzyskich występów. Remis i przegrana to za mało, żeby uspokoić niepokoje kibiców. No, zobaczymy. Trener daje szansę pokazać mu się na boisku. Ale też ważne, jak się zaprezentuje. No, ładnie to przejął obrońca. Neymar. Na prawej stronie jest nieobstawiony partner. Czy to wykorzysta? Uderzenie. Dobra, pierwszy gol. Brawo, Barcelona! Pierwszy gol w karierze. Zdobyty przez Neymara. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Dziewiąta minuta i jest pierwsza bramka. Chcieliśmy zrobić, żeby zdobyć pierwszą bramkę, ale to nic. Ważne, czy pierwsza bramka powstała w trzecim meczu towarzyskim. Pierwszym strzelce był Neymar. Jest szansa na dobrą akcję. Pokazuje się tam na wolnej pozycji partner z drużyny. Czy to wykorzysta? Strzela! Broni! Piłka wychodzi w pole. No, wyręczył teraz bramkarza. FC Barcelona będzie wykonywała rzut rożny. O my God. No dobra, jest to. No zobaczmy, czy sobie poradzi. Szansa! Szansa i po szansie. Idźmy stąd. Już. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. No, z tego miejsca można strzelać. No, świetnie go ograł. Powinien dośrodkować. W ten sposób, że... Co to było? Udany atak i w dodatku nie jest sam. Wspierają go partnerzy. Pedro. Nie jesteś sam. Masz zespół Barcelony. Niestety, stracił piłkę. Niestety, chciał zadać. Zdecydowane wybicie obrońcy. No i koledzy z drużyny oraz bramkarz są mu wdzięczni. Zostaw to. To jest moja piłka. Wynocha. Nie pozwoliłem ci dać na moim stadionie. No, widzicie, jaki ham da. Dobra pozycja do oddania strzału. Dobra. Neymar. Zabija.
Czy to wykorzysta? Strzela! Ale jest bomba! Broni! Piłka odbija się od zawodnika i opuszcza pole gry. Dobra, piłka nie wychodzi poza linię końcową i będziemy mieli rzut rożny dla Barsy. Znowu. No, tym strzałem głową chciał zaskoczyć. Widzą Państwo statystyki i spójrzmy na liczbę oddanych strzałów przez obie drużyny. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Wszystko dobrze. To nie ma dopiero druga FIFA, jak miałem styczność. Blisko już do bramki. Dam na komputerze, więc też czy to wykorzysta? Nie mogę dać. Więc na lepszym poziomie, no bo wiecie jak tych kreatura. Ale znakomicie teraz uwolnił się spod opieki. Czy to wykorzysta? To nie był problem dla bramkarza, by złapać tę piłkę. Złapał ją jak muchę, która wolno leci. No wiesz, jeśli tak oceniasz. Ładne to zagranie piętą, ale niezbyt dokładne. Bardzo dokładne. Czy to wykorzysta? Uderzenie w stronę bramki. Odbił piłkę. Po pierwszych 45 minutach mamy wynik 1-0. Pierwsza połowa poza nami i można powiedzieć, że jest tak, jak się spodziewaliśmy. W tym spotkaniu Dawida z Goliatem tym razem cudu nie będzie. Ja nie mogę. I tak to wspomniałem. Dobra. Nowy zawodnik na boisku to zawsze szansa na odmianę gry drużyny, która właśnie przegrywa. Do końca drugiej połowy już niewiele. Niewiele to pierwsze zaczęło. To naprawdę niewiele. Ale Pujol? Nie wiem, co on chciał, jakieś godziny? Już ma ponad jeszcze. Chyba? Dribblingiem. Czy to wykorzysta? Zdecydował się na strzał. Bardzo ładnie. Jaka bramka. Pierwszy dribbling, a teraz bramka. Barcelona 2-0. To kolejny gol potwierdzający i tak przewagę w tym spotkaniu. Panem dribblingiem poszedł i daleko zaszedł. Tam znowu przeciw niemieckiej drużynie. Niestety, stracił piłkę. Jak niestety, niestety. I zboczeniec mi ją zabrał. Carles Puyol? No właśnie, to sam mówiłem przed tym. On nie przepuszcza żadnych. Czy to wykorzysta? Oddaje strzał. Nieudana próba podwyższenia rezultatu. Piękna by była, ale niestety nie. Przecież jeden mecz zagrałem, to wiem. Nie wiem jak ten mi się skończy. Co jeszcze będziemy robić? Czy jakieś transfery, czy co? Andres Iniesta? Czy to wykorzysta? Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Broni! Piłka wychodzi w pole. Ach, kapitalne podanie. Kapitalne, czyste zagranie, kapitalne. Przejmuje piłkę. Dobra Barcelona, skupcie się. Nie możemy przegrać. Tu już raz z rzędu. A to Hamsen, Dekalosz. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien. Dobra, my też se może zmienimy. Fabregas, papa. Możesz iść do domu. Już cię nie potrzebuję w tym meczu. Chodź, widzisz. No bardziej uważać. Dobra. Trener dokonał pojedynczej zmiany. Nie zmieni się ich taktyka. Myślę, że konsekwentnie będą starali się utrzymać to prowadzenie. A jak? Weź mi coś, czego nie wiem. Czy to wykorzysta? Co to było? No, zobaczymy. Trener daje szansę pokazać mu się na boisku. Ale też ważne, jak się zaprezentuje. Swat. Nie świat, tylko swat.
Czy utrzyma się przy piłce? Każdy wie. No idę, odejdę. Dobrze. Idź, idź. Lecisz. Lecisz na... Czy to wykorzysta? Na szansa! Obronił, ale piłka na boisku. Wow, naprawdę? Efektowna obrona i to przy linii bocznej boiska. Linii czy linii bocznej? Pedro. Więc co, ma dyslekcję czy co? Albo upił się, nie, upił, nie. Jeśli się upił, to wygadał. Po przejęciu jest szansa na szybki atak. Tak, szybki. Spójrzmy, dośrodkowanie, do Osvaldo. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Wybija, ale piłka wciąż w polu. Ach, zgubił. Niesta. Niesta powinien, ach. Chyba, pił coś tam. Piguano. Czy to wykorzysta? Jest okazja. Broni, broni, ale piłka w grze. Daleko wybijają. Czy Neymar, Neymar! No, tym razem nie udaje mu się zdobyć bramki. Ale ma już gola i widać, że dąży do strzelenia następnego. Naprawdę? A ty byś nie dążył? Nie, nie. Andres Iniesta. Gramy, gramy, taka jest decyzja arbitra. Nie, naprawdę? No, nie wiem, co to było. Andres Iniesta. Wiem, że jesteś Iniesta. Pedro. Czy to wykorzysta? Oddaje strzał. Jest gol! Dobra, wszystko ładnie jest, 3-0. To jest bramka, która chyba definitywnie dobija rywali. Masz rację, wątpliwe, by mieli jeszcze okazję do odrobienia strat. Cudowna bramka, ale widać wyraźnie różnicę klas w tym meczu. Na koniec jeszcze co? Koniec meczu, pewny triumf Barcelony. Potwierdzają, że są dumą Katalonii. Katalonii? Mogę grać, super, to się mogę. I teraz tak. Ja już się żegnam z wami. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć. Albo nie. Nie, właśnie. Nie, dobra, do zobaczenia. Cześć.